że turniej w planetarkę. A, planetarka. Ktoś z was ma talent bycia menadżerem? I umie się dogadać z frajerami z tego, z marketingu? Mi się wydaje, że ten turniej w planetarkę można by wylansować. W sensie turniej. Takie rozgrywki, żeby wpadł hajs i hajs dla was. I będą tylko reklamy leciały w trakcie, że ten turniej sponsoruje firma Krzak, tak? Kurde, jak da się przepchnąć te czołgi, które są patologiczne, jakie tam jeszcze turnieje widzieliśmy po drodze? To coś takiego, gdzie faktycznie ktoś to ogląda? Moim zdaniem ekstra. Blachotrapez. Z rozkoszą. Że gentleman, nie, to nie ma co się tam kłócić. Tak? Czy taka firma byłaby tak reklamowana jak szlachetna paczka? Nie, dogadamy się, tak? Może można jej zrobić jakieś tam logo w trakcie. Może być cały czas widoczne logo. Nie wiem, jak się to robi na streamach, tak? Chcemy tylko hajs. Pornhub. Jak to było? Ta cała firma sponsorowana przez Ordo Iuris, nie? Cokolwiek tam, wszystko może być ten. Możemy wszystko reklamować. Świadkowie Jehowy, Radio Maryja, obojętne. Tak, chcemy tylko, żeby były czołgi. Tak, będzie, że jest Bach. Buch, buch i tak, Radio Maryja, katolicki głos w twoich domach. Witamy w turnieju z czołgów. Nie, i ten, i napierdalamy się. I spoko. GOG Games. GOG Games Polskę szanuje? Że Russia Today. No wszystko. Orlen, KGHM. Zespół szkół numer jeden. Ta. Że do Tarczyńskiego. Że turniej w Duckfightie. Duckfight chyba nie ma dobrego niestety. Jak to się u nas ładnie nazywało? Duck Games, tak? Duck Game nie ma chyba dobrego obserwatora, ale obserwer, okej, okay, powtórzmy jeszcze raz, jak ktoś nie widział, bo się muszę zbierać, jest zbyt późno. Planetarka ma... To bardzo ładnie wygląda. Nie wiem, jak z waszego punktu widzenia. Planetary. Ma bardzo ładną muzykę. Możemy, mi się wydaje, że możemy podmienić muzykę na jakieś dżingle firmy, nie? Chyba w Lidlu są ładne dżingle. Moment, moment, swoją drogą. W Tesco były ładne dżingle kiedyś. Jakieś piosenki. Moment, moment, zastanówmy się. Tak, bo taka muzyka symfoniczna jest spoko, nie? Ale jak poszukamy czegoś ładnego... A, Lidl... Komunikaty? Zobaczmy. Nowa gazetka. Że walczą czołgi i nagle słyszycie... Serdecznie, jak co poniedziałek, tak i dzisiaj zapraszam na nową odsłonę katalogu Lidla, w którym znajdziemy ofertę, która obowiązywać zacznie w tak zwanym czarnym tygodniu. I wy się napierdzielacie czołgami, tydzień, a tutaj... A następny, a oferta, która obowiązuje od dzisiaj, publikowana była tydzień temu. Dlatego właśnie warto zwrócić uwagę na daty obowiązywania ofert w tytułach naszych filmów. Unikniemy wtedy niepotrzebnych nerwów, gdy w sklepie nie zastaniemy spodziewanej promocji. Co to w ogóle za kanał? Tak jest na każdym naszym filmie, dlatego łatwo się rozeznać, która oferta dotyczy jakiego sklepu i jakiego okresu. Zasada prosta, ale należy o niej pamiętać. Podobnie jak pamiętać należy o zasubskrybowaniu kanału gazetki. Komentarze. O, niech to sobie leci ten kojący głos. Warto też zaznaczyć dzwoneczek obok przycisku. Nie ma komentarzy. Dzięki temu, gdy tylko pojawi się nowa oferta, taką informację szybko państwo otrzymacie. Poza tym, żeby załatwić sobie menadżera. Właśnie o to pytam. Mówię, absolutnie oddam to każdemu. Większość firm nie ogarnia. W sensie większość firm sprzeda... Kogoś, kto się już sprzedaje, tak? Tam do oceniania i Lewandowskiego. Co to za problem sprzedać Lewandowskiego? Spotykają się w jednym miejscu, co znacząco ułatwia decyzje zakupowe innym. Pozostaje mi więc jeszcze tylko życzyć państwu udanych zakupów. I do usłyszenia na kanale Gazetki i Promocje. Gazetki i Promocje.
To jest tak jak ta recenzja, jak zdobyć Minecrafta na suchym kanale. Chyba, zobaczmy. Tak, coś się działo? Dekoracja świetna. W sumie zobaczmy, może coś wartego uwagi będzie. Czy poważnie? Tak, mówię serio. Black Week. Wkrętarka, wiertarko. Nie mam tego. Kolekcjonuję sprzęt Parkside'o. Frezarka górnowrzecionowa za 100 zł. Czym się zajmuj? Zaraz. 4 metry przewodu. Frez. Dobra, to jest spoko. Czy dobry ten Parkside? Korzystałem z młota Parkside. Młoto wiertarka. Parkside. I to działa. To jest chyba to. Kupiłem ją na jakieś przecenie za pół tej ceny. Jak na tę cenę? Jest ok. Tak. Jajowar za 29. Jajowary to spoko wynalazek. Szefowie kuchni to hejtują, tak? Bo według szefa kuchni wszystko zrobisz w garnku i z dwoma rzeczami, ale jest wygodne, przynajmniej, że dobrze działa. Teraz tak. Szczotka myjąca. Szlifierka taśmowa. To może być spoko. Nigdy nie korzystałem ze szlifierki taśmowej. Kruks ma wtyki. Co jest kruks? Czy jakieś wpliwy są? Oriok coś pisze. Za Chiny ludowe nie rób samouczka okrętów War Thunder. Zamknij i pomiń, jak będę chciał. Spoko, Oriox. Mówię, prędzej skończymy Disco Elysium, niż zobaczysz tutaj. Albo skończymy prędzej kucyki, niż zobaczysz coś sensownego. Więc nie bój nic. Wierkarka akumulatorowa. Jestem jej bardzo ciekaw. 55 zł. Ciekawe, czy jest mała. I jakie ma końcówki? Pewnie bity, tak? Tak, bity. Ale ładowarka przez USB to jest bardzo spoko. To jest bardzo wygodne. Detektor wielofunkcyjny. Konstrukcje drewniane. Ciekawe, jak to działa. To znaczy, cena nie jest super, ale ten. Szlifierka do pracy na mokro. I podoba mi się to, że fajne skarpetki. Mika akumulatorowa do okien. Wow, nie wiedziałem, że ktoś istnieje. I to jest dobre właśnie. Piłę w głębną Parkside jakąś mam. Przepraszam, coś tam. Szlifierka do pracy na mokro. 250 W. Pościel z flanelą. Czekaj, Blendrop za 60 zł kupił wiertarkę, wkrętarkę akumulatorową Parkside. 100% bawełny. Bawełnę polecam. Nie, bawełny, to nie jest wełna. Wełnę polecam. Nudy. Tak. No, gdzie narzędzia są jeszcze? Teraz znajdę. Nudy. O, domek dla lalek. Ukulele lub sopranowy flet prosty. Lub. To się losuje? Rozumiem, że są do wyboru po prostu. To jest ciekawe. Teraz mówisz, że ta wkrętarka jest dobra. Keyboard, tylko ile oktaw? Raz, dwa, trzy. 89 zł. A to? Moment, tam wyżej coś było krótkorowego. Moment, przepraszam. Tu jest 5-6 oktaw. Yamaha YPT-260. Zobaczmy. Jest 6 tych oktaw, jest. Nie wiem, to jest jakiś EZ. To 100? Nawet to ma prawo działać. Ile za to chcą? 400, dobra, 400 nie warto. Używany się kupi coś sensownego. Nie, ale tego typu keyboardy lepiej wziąć używany. Cytując klasyków z wykopu, lepiej zainwestować w kilkuletni sprzęt premium. One się nie psują, tak? Tylko to jest keyboard, to jest pianinko. To nie jest coś, co sobie potem zagrasz Axel F'a, czy tam coś w tym stylu.
Czy wygrywa czułość nacisku klawiszy? Pewnie wykrywa, bo to zrobisz teraz na byle gównie. Prawdziwy bajer to jest... bajer, no... standard, to jest mechanizm młoteczkowy. Ile teraz kosztuje ten młot? Czy przepłaciłem? Że Biedeszat pamięta, co tam Urban znalazł. Przepraszam, już sprawdzam. To on tu kolory teraz tak widzę. Dobra, bo są inne kolory na podglądzie. Długopis od Destiny wciąż mi nie przyszedł. Odpisałem ci, Urban? Nie, mam już plan, Urban, tak? Wydrukujemy długopis, tak? Mop parowy. Kurde, mop, nigdy takiego nie miałem, mopu parowego. Czy to jest fajne? Ty, zaraz, telewizor do konsoli. Trzy wejścia na USB, czy dwa, przepraszam. Trzy wejścia na HDMI. 4K Ultra HD. Dźwięk Onkyo. Nie wiem, co to znaczy. 43 cale. Za 900 zł. 2 lata gwarancji. Ha? Że kupić coś z Lidla Urbanowi. No, grę mu mogę jakąś znaleźć z tego, tam kluczy, które mi się walają. Co za oszukiwanie, że Axela nie zagrasz. Nie, no Axela zagrasz, ale tam jest cały świat tych syntezatorów. Jakichś hardkorowych z tych lat 80. Nie pamiętam teraz jego znaczeń. Wyżynarkę chyba mam tego typu, bardzo spoko. Motowiertarka. Chyba tą motowiertarkę właśnie miałem. Czy mam, bo na szczęście działa wbrew pozorom. Ochraniacz do łóżeczka. A. Buty damskie słynne, tak? Się bardzo podobała mi nazwa chuj od szłapy. 40 zł. O Boże. Wyżynarka akumulatorowa, hulajnoga elektryczna. O Boże. Jak macie zdrowie... Moment. Nie chcę, żeby wyszło, że się pastwię nad jednym człowiekiem, ale... Możecie zapytać, jest jedna osoba wylansowana na hulajnogach, zapytać, co sądzi o takiej hulajnodze. Bardzo lubiłem rozmowy na ten temat, bo przeważnie one się sprowadzały do tego, że lepiej dołożyć 5000 zł i kupić jakąś tam ten. Ale ta? Jak ona się nazywa? Dog Green? 800 zł? Czyli tak, zasięg 23. Pytanie, to jest ciekawy temat. Powiem szczerze. To jest w miarę już uczciwa cena za takie dziadostwo. Hulajnoga, zobaczmy. Bo to jest jakiś model, który pewnie możemy ten... 350. Lidl Polska. Ty, jakie ma opony. I jaki, zaraz, hamulce. Tylny hamulec, nie, to wszystkie muszą być tarczowe. Już nie, się śmieszajmy. A Biedronka, nigdy nie korzystałem z Biedronek. Właśnie w mojej okolicy nie ma żadnej. Ja żyję w Żabkach, mam gdzieś daleko, jak mam gdzieś jechać do ekskluzywnego sklepu, to wybieram sklep niemiecki, czyli Lidla. W Lidlu podobała mi się jedna rzecz. Nazywa się Lidl Orzechy Macadamia. Nie wiem, to jest jakiś tam na niesamowitym tłuszczu smażą, mają strasznie dobry smak. One są drogie, nieprzyzwoicie. 23 zł, coś takiego, 20 tych za opakowanie to kosztują. Chyba te Alesto. Strasznie dobre. To jakbyście chcieli kiedyś mnie upolować na to.
Zamawiam zakupy w Biedronce i pod drzwi dowożą. Ja jestem boomerem, lubię chodzić po tych sklepach. Tylko teraz chyba już nie wolno, nie? Więc ten. Dziki Pyton mówi, że taki dystans jak się zjeżdża z górki. Wydaje mi się... To jest temat rzeka, te hulajnogi. Nie pamiętam teraz totalnie, jaki silnik miał ten mój cały, którego już jego sprzedałem. Muszę przydać z radością, się go pozbyłem. On się nazywał, Boże... strasznie mi wyleciało. Jest to ten Ninebot, jest Laszowy, dziękuję. Ninebot ES2. Czy XCOM poda ci prawdę? Zakupiłem za 1200 zł. Waga 12, Tu jest mnóstwo bajek, niezrównana wydajność. Proszę, proszę! I teraz tak, tu jest moc 300 W. I z tymi samymi parametrami to robiło 12 km. Tak? Cena to jest coś, co kto z was zna prostą matematykę. 800 zł jest dużo tańsze niż jak kupię 1200, już nie mówię o tej bezsensownej cenie tutaj. Czy Chińczyka mam daleko? Chińczyków też mam blisko. Jak jeździ po nierównościach? Nie, nie, nie. Okej, to oczywiście nie zakładamy, że to będzie produkt super idealny, tak? Ale bardzo, bardzo jestem ciekaw tego. Okej, co tam jeszcze? Pokrowiec na rower. Pokrowiec na rower. 9 zł. Czekaj, czekaj. Urządzenie do ostrzenia łańcuchów? Tego zjawiska nie znam. Tylko to jest ostrzenie łańcuchów jakiego typu? Rowerowych? Ostrzenie łańcuchów do pił tarczowych? Pił łańcuchowych? Kiedy się ostrzy łańcuchy? Do piły. Okej, dobra. Jak nie masz osłaniacza na łańcuch, to... Tak. Nie, to strasznie dobry kanał. Swoją drogą. Myślę z Biedronka. W tym tygodniu Biedronka. Zobaczmy. Pepko nie znam. Lidl, Aldi nie znam, Dino nie znam. Jestem tylko żabkowy, to jest, kurde, nie ma nic o żabce. Puchar Świata w Wiśle. Kwalifikacje. Piątek, 18 w Jedynce. Na Black Friday w Carrefourze wszystkie książki 30% taniej. Możemy kupować mądrze. Yeah, okej. Okay. Ciekawe. To mi się wydaje jest zrobione na green screenie. Ale... Co, jeśli to zrobili w Blenderze, to intro? Czy jesteśmy w stanie ocenić? Wydaje mi się, że to z green screen. A co, jeśli to jest Blender? Witam serdecznie. Już za kilka dni zaczynamy tak zwany czarny tydzień, którego... Głos trochę jak ten gość z Wielkiej Brytanii, co robi kanał o grach, co ma te świnki morskie, nie? Posłuchajcie. Wyobraź sobie, że mówi witajcie na... Serdecznie. Już za kilka dni zaczynamy tak zwany czarny tydzień, którego kulminacją jest... Może to jest ten jego tajny projekt. ...zwany czarny piątek. Tradycja ta kultywowana jest co roku już od dobrych paru lat. Tak, sponsorem tego odcinka jest Ole Ole. ...się wielkim powodzeniem na całym świecie, także i oczywiście w Polsce. Z grubsza chodzi o to, że sklepy organizują różnego rodzaju wyjątki. Promocji są łyżkę. Niemniej jednak u te dni, jak wiemy bowiem, zamknięte są galerie handlowe. Kurde, w sumie ciekawe co on gada przez tą minutę. Muszę kiedyś to odsłuchać, ale to zobaczmy całą książeczkę. Świetnie, że... W każdym kroku na sobie człowiek może mieć nawet i więc będzie to jeszcze przed życzę zdrów. Czy dwie minuty gadania? Kurde, myślałem, że to ja leję wodę, a tutaj się okazuje, że są takie rzeczy. Jakby robisz taki, nie wiem, przegląd Steama?
że witajcie, tak, wejdź na ten... Peggy 18. Kurde, nie, bo to rozumiem, że ktoś sobie to puszcza do obiadu i ogląda film z gazetki? Coś w tym jest w sumie, kurde. Pomagasz... Co tu jest dobrego? Mikołaje, pierniki, kalendarz adwentowy. Jak się czuje, że gazetka z Lidla ma więcej wyświetleń niż swoje filmy? Ale to jest absolutnie zrozumiałe, tak? To nie ma się to bulwersować. To ja nie tworzę super filmów. Jakbym te filmy na przykład poświęcał 10 dni na zrobienie filmu i oglądało to mniej osób, może byłoby mi przykro, ale nie, to pytanie jest do ksentofona, jak on się czuje? On ma to zrobić, żeby to obejrzało milion osób. Baton marcepanowy? Nie znaczę marcepana, co to jest taki... Domek Kinder. Milka. Zobaczmy, co w tych żabach jest. Torcik wedlowski. Toffee mikołajowe. Ciasta w supercenie. To są, rozumiem, już gotowe ciasta się kupuje, tak? Ciekawe. Śliwki z Polski. To jest ważne. Sernik na zimno z malinami. Sernik, ciasto karmelowe. Ciasto karmelowe. Ja nie znam Biedronek. Ciężko mi się tutaj wyrazić o czymkolwiek. Bakalino. Korniszony. Kapusta. Kosmetyki wysokiej jakości. Co to jest? Zestaw do makijażu. Zbieranie punktów. Te filozofie są ciekawe. Nussbeizery jakieś nowe. Tak? Te kojarzę, ale takie? Aha, z tymi orzechami... jak one się nazywają po polsku? Almonds. Migdały, dziękuję, przepraszam. Sok 100%, 21. Potem... Gang tajniaków. Fajniaków, tak? Tak. Szyszko jest. Dzień dobry. Czy muszę być... Nie, widzę. Szyszko, czemu ty nie śpisz? Czy jakąś grę pewnie wydajecie jutro? Czy nie? Czy piję kawę? Nie, nie piję kawy. Szukaj w sklepie. Strasznie ciekawe. To jest nawiązanie, nie? Do tej postaci z gry. Co? Czekaj. Jak robię kupę bez kawy? Kolę czasami piłem. Bo to chodzi o ten składnik na K, kofeinę, nie? Lawaza, to są jakieś te... Czekaj, pudliszki. Coś z tego jadłem kiedyś, jak była bieda. Chyba fasolkę po bretońsku. Nieśmiało mam gumkę do włosów żony na padzie i wbijam chore aciki. O Boże! Sorry, Krzyszko przypomniał o ważnych rzeczach w grach. Achievementy. To jest dobre. To jest dobre. Podoba mi się to, Krzyszko. W czym? W Dirt 5, co? To jest fajne? Muszę to właśnie udokumentować. Pamiętam oczywiście o tym, że mam wspaniałą grę na... Zaraz. Firelight, Light, Blowlight, Torchlight. To... A Soulblight? To jest polska gra, nie? Ta. W sumie... 2 GB, wracaj tutaj. Zrobię popisówę. Czemu? Dlaczego? Nutella. To jest, kurde, strasznie narkotyczne. Orzechy. Nie, mam problem z orzechami. Mógłbym wpierdzielać orzechy bardzo dużo. Nie jadłem dawno masła orzechowego. Chyba zrobię sobie samemu. Dawno nie robiłem masła orzechowego. Ty, to jest dobry pomysł. Zrobić masło orzechowe. Dobra, dokończmy tak. Dokończmy to. Prażynki reksio. To jest kustosz. To coś dobrego, nie?
Potem nudy. Nudy. Jakim środkiem można wyczyścić na przykład sofę, która jest, jak to się nazywa, materiałowa, nieskórzana? Że Krustos to napój bogów. Muszę kiedyś sprawdzić, dziękuję. Że Twisted Metal. Twisted Metal spoko. W sensie jedynkę ogarniałem głównie. Po czym? Nie, po prostu jest... Tak, nic się nie stało. Wodą. Siuwaksy. Właśnie jak się nazywają ten? K2 do prania. Pianka. Czekaj, kupuj co polskie, co tworzy wartość polskiej gospodarki. W ciągu 11 tygodni wspaliście... Biedronka. Czyje to jest? Absolutnie wierzymy im we wszystko, tak? Ale sieć handlowa. Podoba mi się, że Biedronka jest... Biedronka jako sieć jest pierwsza, a Biedronka 7. jest druga. Żeby się wam nie pomyliło, że Biedronka to jest przede wszystkim sklepik. Biedronka generuje 7 dochodów JMP. JMP to z Żeronimo Martin z Polska. Należy do konsorcjum. To jest J3H. To jest Hieronimo Martins? Czy Jeronimo Martins? Było polskie, sprzedali do Portugalii. Pewnie Mateusz tym jeszcze nie wie. I kiedy śmieszne polskie produkty są sprzedawane Portugalii? No to spoko. Bardzo ładne. 9,4 miliarda złotych. Będzie akurat na nowe samochody i tak dalej. Kupując to polskie. I te ziomki co idą znowu. Ci sami byli w Lidlu. Mi się wydaje, że oni są w Lidlu, bo jest czysto. Okej, okay, fidget to słownicze, który zostaje. Dopamina, ośrodkowy układ nerwowy. To wszystko trzeba ci powtórzyć. To jest mem przyświecający. Mercedesy za 2000 zł. On musiał wypaść, kurde, nie wiem, z okna. Wszystko okej? Bogato klimatyzacja. Blacharka oraz kolor bardzo ładny. Jak to jest możliwe? Z okna życia. Że się same przewracały, ale to przez to, że miały jakiś tam system niedokończony. To było 100 lat temu, jak testu Łosia nie zdawały. To była piękna scena, jak się ten... Majeran, czy ksiądz na parafii jeździ? Jak mam kupić hulajnogę? Jak kupisz za 1800 taki samochód? Przewieziesz dziecko, przewieziesz psa. Możesz jeździć w deszczu. Hulajnogą oficjalnie, nie wiem jak te najdroższe za 6000 zł, ale tą za 1500 nie pojeździsz w deszczu. Pojeździsz w deszczu, pojeździsz podczas śniegu, że hulajnoga będzie jeździć. Teraz, ma przegląd? Jak ma przegląd, to musi jeździć, tak? To musiał być dopuszczone do ruchu. Niebieski kolor, używany. O, to jest minus. Hulajnoga jest nowa. Generacja 97-2004. Jan Paweł jeszcze żył. 5 drzwi. 90 koni mechanicznych. To musi być lekkie. Czekaj, że ważne opłaty gdzieś było. Spalanie 5 litrów. Albo nie ma przecinków. Czyste, zadbane, ważne opłaty. Jak są opłaty czyste, no to spoko. Wspomagane alufelgi. Centralny zamek jest. To są dobre samochody, dobrego serwisu wymagają. Jak Janusz co się zabrał, to nie warto. Czym są brudne opłaty? Nie wiem. Kurde. Ty, ale to ma dużą pojemność. To jest 1,7. Przecież tym wygrywasz na światłach. Zakładamy, że to nie jest jakieś ołowiane, tylko lekki samochód. Żeby zezłomować. Ale czemu to jest dobry samochód? Nie widzę tutaj jakiś ten, tak? Patrz jak ładnie wygląda.
Jaki ładny ma w ogóle czyste opony. A gdzie to w ogóle? W Polsce? Czy Niemiec dopiero ten? Manualna, masz kontrolę nad tym. Żywiecka, Wilkowice w Bielskim, Śląskie. Niedaleko. Którym? Ja bym do wożenia psa. Bo strasznie się syfi samochód. Czy ma silnik? Ma. Z tego co rozumiem, powinien. Czy w ogóle diesel. Widzicie to? Czyli można na niskich obrotach jeździć. W taki Matiz z większym silnikiem. Mercedes to jest. Są ludy, gdzie jak widzą gwiazdę, to będą ci bić pokłony przed samochodem, okej? Okay? Mercedes, okej? Okay? Tak, Mercedes sama są się. Jestem ciekaw, jak to się nazywa ten typ benzyny? Diesel, co? Ciekawe, czy kopci. Jest to śmieszne zjawisko. To jest ten rok, gdzie podejrzewam, że diesel wymaga... On musi mieć ten system wylotowy w miarę sensowny. Było takie zjawisko, że jak się dawało gazu na autostradzie, tak, że wyłączałeś klimę, żeby przyspieszyć, to leciał dym. To było świetne. Nie kopci, bo kalibrator zapchany. Że kupił za 2000, nie przeszedł przeglądu i chce sprzedać. Przecież, że nie przeszedł, że mu jeszcze zostało, tak? Co może pójść nie tak? Powinien mieć światła, trójkąt, gaśnicę. Co tam było jeszcze w przeglądzie? Nigdy nie pamiętam. Klakson chyba musi działać, tak? Nic ma nie odstawać, odblask ma być z tyłu. Kierunkowskazy. Podłogi. Nie wiem, czy podłoga jest istotna. Tak, nikt nie powiedział. Owszem, zdjęcie może być z roku 2000. Nie pamiętam, kiedy wprowadzili te tablice biało-czarne, ale... Tak, lampki na rejestracji, to było ważne. Raz mi się w motocyklu dowalili do tego. Bo chyba denerwowało mi, że mi świeciło, więc to odpiąłem. Ale dało się poprawić. Żeby wycieraczki działały. Tak. Czy to, właśnie, pytanie, czy to sprzedaje handlarz? Mi się wydaje, że to sprzedaje dobra rodzina. Moment. Jak tu się cofa? Wróć do ogłoszenia. Gdzie tu jest informacja? Oferta od firmy. No to od firmy bym nie kupił? Czekaj, raz muszę musiał wymienić wydech. Ja musiałem też... Miałem problem z motocyklem, że był za głośny, ale znalazłem mechanika, który mi przepycha go i ten... Już nie jest okej. Najgorsze, że to są firmowe wydechy, więc powinny przechodzić homologację. Czy rdza jest? W takim samochodzie? Patrz, jaki ładny stan. Niebieski przecież. Co tam Stettler rzucił? Jakieś briefki były i się zmyły. Moment, co jest? Krux coś pisał. Krux, jak coś, to sorry, bo to jest jakiś... Krux, jesteś z nami jeszcze? Kurde, widzę, że Krux ma jakieś kontakty, super. Akim coś wrzucił. Gaimenschaft Forum, Jezu. O, bardzo ładne. Akim, nie wiem, czy wam to wrzucał. Strasznie ładna ilustracja Mercedesika. O, Krux jest, dobra. Nie, sorry, oni się ci nie zdradziłem, Krux, dobra? Ten, tylko w sensie, że odczytałem, dobra? Jutro jestem od rana, wyspię się teraz ile? 7 godzin, to jest 9, położę się tak o 3, 5 godzin snu i będzie.
że dzień dobry, przegląda jajowary. Ciężko mi coś polecić, bo to jest, kurczę, jajowar jest debilnie prostą konstrukcją. Do tej pory kupowałem najtańsze, gdzie jest grzałka i dozowało się odpowiednią ilość wody, która domyślnie odparowywała i podgrzewała jajka. Że ogrzewała, one się gotowały do jakiegoś stanu.